Była to kwestia afery hazardowej. Pamiętam wtedy na polecenie Kamińskiego, Wąsika, pojechałem wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani teraz w tej sprawie gruntowej razem z Kamińskim i z Wąsikiem. I pojechaliśmy do Wiednia. Pojechaliśmy tam samochodami służbowymi. Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. Ale to był tylko pretekst. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzenia 2 dni w domu publicznym w Wiedniu. Co pan opowiada? To bardzo poważne oskarżenie. Rozumiem, że ma pan jakieś dowody na to, że coś takiego się odbyło, tak? Pobyt w Wiedniu płacony był z pieniędzy polskich podatników. Wyjazd ten nie był ukierunkowany na zwalczanie żadnej przestępczości. Pan tam był, wziął pan w tym udział, dostałem, tak? Dostałem polecenia służbowe, aby tych ludzi tam zawieźć, zapłacić za ich pobyt, ponieważ jako funkcjonariusz pod przykryciem dysponowałem dostępem do pieniędzy na kontach legendowych, które miałem stworzone, i za ich pobyt w domu publicznym, w hotelach, posiłki, alkohol płaciłem pieniędzmi z funduszu operacyjnego. Bardzo poważne oskarżenie, o którym pan mówi. Ktoś może powiedzieć, że oczernia pan swoich byłych współpracowników. Tak? Po to jest status świadka koronnego, aby móc te wszystkie sprawy wyjaśnić. Mam nadzieję, że prokurator, który będzie mnie przesłuchiwał, nie zmęczy się po 12 godzinach, tylko będziemy ciężko pracować i wszystkie Czyli te kwestie Czyli według tego, co pan mówi, to była kwestia nagrody tuż przed dymisją Mariusza Kamińskiego? Mariusz Kamiński i Wąsik rozliczyli te pieniądze bodajże 3-4 dni przed tym, jak zostali odwołani ze stanowiska. Natomiast wiedzieli, co wydarzyło się w Wiedniu, jak wyglądały imprezy i na co pieniądze zostały spożytkowane, na uciechy i potrzeby cielesne ludzi, którzy zostali wynagrodzeni za swoją wierną służbę. Ja przecierałem oczy i nie dowierzałem ze zdziwienia, że coś takiego się dzieje. Bo owszem, funkcjonariusze pod przykryciem pracują w tego typu miejscach i korzystają z funduszu operacyjnego, ale walcząc z bandytami.